A więc to jest Rebel Inc. Escalation, tak jak tego. Niedługo, o właśnie, to jest bardzo ważne, posłuchajcie mnie teraz, będzie darmowy update i co najważniejsze, będzie też płatny dodatek. To się bardzo zdziwiłem, ponieważ Endemic Creations, ci twórcy oczywiście tej gry, ale nie tylko, bo też Plague Inc.a, nigdy nie wydawali wcześniej płatnych dodatków, nie? Więc to jestem bardzo ciekawy, jaką on będzie miał zawartość, bo naprawdę od dłuższego czasu nie mieliśmy już jakiegoś większego update'u tutaj, nie? Taki, który by wprowadził nową zawartość, ale będzie. Będzie darmowy i będzie też duży dodatek. Już niedługo, nie wiemy dokładnie kiedy, powiedzieli, że niedługo. Ropa tymczasem. Nariko, czyli nasz super ukochany widz maskotka, stworzył nam nową mapę. Pod tytułem Ropa. Nie ma niestety opisu, no ale okej. Sprawdźmy sobie, co to w takim razie będzie. Co jest? Nie, Nariko, nie, widzisz, co się dzieje? Twoje scenariusze są nawet niegrywalne przed samym zagraniem, ale można spróbować do nich wejść przynajmniej. Dobra, kim ja dawno nie grałem tak naprawdę? Tym już nawet mam skończone, ciekawe w sumie. A, niech będzie ten, dawno nie było specjalisty. Tymczasem jedziemy. Oczywiście na Brutalu, bo to jest moim zdaniem jedyny sensowny tutaj tego. I dzisiejszy suchar to będzie... potężna... torpeda. Śmieszna nazwa. Kapitan Torpeda, czy jak to tam było, nie, w Kapitanie Bomby był porucznik, czy już nie pamiętam, jak to tam było. Tymczasem, gdzie zrobimy naszą bazę operacji? Oczywiście to jest scenariusz na Rika, który lubi nawalić 1000 rzeczy, więc boję się tego, ale zróbmy to tutaj. I zaczyna się, 500 fortów, 500 jakichś dziwnych rzeczy, ale okej. Mam nadzieję, że jest grywalne na... ja też na Riko, ja też mam taką nadzieję, że to jest grywalne na Brutalu. I teraz, jeśli ktoś nie wie, gramy, patrzcie, patrzcie, nie pierwszy raz, ale chyba najrzadziej, bo jest najnowszym gubernatorem, to jest specjalista. Specjalista może wykupić sobie tutaj, o, może zatrudnić ekspertów i eksperci to jest taka śmieszna jednostka, o. I on sobie tutaj siedzi, wydaje nasze pieniądze, ale buduje inicjatywy i ogólnie przyspiesza inicjatywy, na które normalnie nie mielibyśmy tego, nie? Pieniędzy, czy coś w tym, znaczy pieniędzy, nie są wykupione, czyli może na przykład zrobić to, o, może tutaj zrobić to, może wszystko stąd zrobić i co ciekawe, wszystkie nasze rzeczy są droższe, ale jak widać nie aż tak bardzo i w miarę tego jak on robi te rzeczy, za każdą zrobioną rzecz, ten właśnie koszt tej danej rzeczy jest obniżony, nie? O, teraz znowu coś tutaj, można zobaczyć, patrzcie, wejdziemy do regionu i robi, o, widzicie? Te nadajniki sieci 2G. My oczywiście nie mamy ich wykupionych. A mimo to przecież one są robione, właśnie to jest to. No i widzę właśnie troszeczkę bardziej tutaj, że tak powiem, rozdysponowałeś te różne tutaj rzeczy. Zobaczmy, czy są problemy. Wszyscy chcą zdrówko, czyli zdrówko można nawet na dwa, czy jeszcze więcej pocisnąć. To można byłoby też fajne od razu zrobić, ale chyba nie. Dajmy jeszcze jedne szczepionki. A i dowody, ale to poczekajmy chwileczkę jak tego. No widzę, że tutaj pomieszałeś, że tak powiem, dużo tutaj różnych rzeczy rozrzuciłeś i już można inicjatywy. I to jest bardzo ważne, że on ma również tylko trzy jednostki niebieskich tych ludzików, więc też trzeba mieć to na uwadze. Ale od razu szkolę sobie dwóch, dlatego że tutaj nasz szanowny widz rozmieścił całkiem sporo rzeczy, które przydałoby się bardzo szybko zniszczyć. Tak jak na przykład tutaj. Te dwie rzeczy musimy jak najszybciej rozwalić. Kompleks treningowy będzie szkolił nam nowych ludzików, jest jak w sumie tak naprawdę jest jak obóz działa, tylko że nie można go zniszczyć nalotem, natomiast tutaj laboratorium opium zwiększa możliwości naszych wrogów. To na przykład skrytka z bronią zwiększa capability, też w sumie tak naprawdę możliwości, nie? Te dwie rzeczy są bardzo podobne. Tylko że opium chyba działało tak, że właśnie im dłużej się zostawi, tym lepiej tam to działa. I tutaj wyskoczyli, jest tunel. Tu, tu i tu. No i to już jest całkiem ciekawe właśnie w tych miejscach te tunelki. Jest też jeden, nie, dwa oil rigi, które dają nam więcej, że tak powiem tutaj, pieniędzy. I specjalista, jak widzicie, już ukończył tutaj, znaczy został się ten region stabilny, dlatego przesuwamy go od razu gdzie indziej. Można też go ulepszyć, na przykład przyspiesza wytaczanie różnych inicjatyw. Ogólnie zwiększa jego prędkość, no bo jednak jest jednostką. I gdzieś tu chyba był jego pancerz, ale jeszcze nie możemy pewnie, bo tych nie szkolimy. Nie wiem, gdzieś jeszcze był chyba, wydaje mi się, pancerz. Tu też jest co ciekawe, można sprawić, że on buduje różne rzeczy nie za pieniądze, ale za zwiększanie korupcji. To jest raczej moim zdaniem słabe, dlatego na pewno nie będę tego brać. Z wodą są problemy, dlatego weźmy to tak. Tutaj też od razu wyskoczyli, czyli jednak ten kompleks treningowy tego, tutaj się pojawili, no zaczyna się jazda, że tak powiem. Zaczyna się na pewno jazda, tutaj aż tak to nas nie boli, tutaj również ich na razie nie powstrzymamy. Spróbujmy zniszczyć kolejny ten, skrytkę z bronią. Tym razem, ich kolejny budynek. Tutaj też wyskoczyli.
I mamy oczywiście specjalistę do walki w gównianym terenie. Weźmiemy go sobie oczywiście, weźmiemy. I stąd musimy ich wypędzić jak najszybciej. A jakie drogi są na tej mapie tak naprawdę? No, niewiele takich. Autostrad, dużo z tych. No dobra, oni zabezpieczają sobie tutaj główne, przeszli też tunelem. Więc od razu spróbujmy tam pojechać. Tutaj może uda nam się zniszczyć na szybkości te rzeczy. I tutaj spróbują zaatakować ten. No to oczywiście trzeba ruszać od razu tamto miejsce. Jakieś jeszcze problemy? Woda, elektryczność. No to nie są aż tak ważne rzeczy. Forty można byłoby zacząć już budować. Ajajaj, tutaj zaatakowali naszego specjalistę. Nasz specjalista może zginąć, dlatego trzeba go ochraniać nawet. To jest dosyć istotne. A, tu nie ma pieniędzy, spoko. Więc ten go mam nadzieję, że ochroni. No właśnie, bo inaczej by zginął. To jest dosyć istotne. I wszyscy zginęli. Czyli wygląda na to, że chyba nasi przeciwnicy walczą do końca. Znaliko znowu musiał chyba coś tu ustawić, że pokój nie jest możliwy, ponieważ są tacy fanatyczni. Że można, że oni wyznają walkę tylko i wyłącznie do końca. Okej. To dosyć ciekawe tutaj. No właśnie, nie możemy im oczywiście oddać tego. I patrzcie, nie możemy nawet dać rady tutaj, kurde. Trzeba wzmocnić forty. O, tu jest właśnie, że pancerne samochodziki mają. Trudniej ich o wiele dojechać. A nie, jednak są, jednak wracają, czyli coś tam musiało tego. To ciekawe się zmienić. Znowu tunelem tutaj ruszyli. Dużo logistyki. Będziemy potrzebowali w takim razie właśnie autostrad i takich różnych rzeczy, żeby szybko się przemieszczać. Bo inaczej na pewno nie damy rady. Tutaj musimy ich zostawić, a wyszli tunelem tutaj, czyli na pewno będą atakować tu lub tu nawet. 21 logistyki, strasznie dużo. Spróbujmy pojechać może tutaj najpierw, zobaczymy, jakby udało się rozstawić. Moglibyśmy spróbować też tych jakoś tutaj załatwić i dajmy od razu ulepszonko. I czekamy na ich ruch. Tu ktoś już idzie. No i rzucili się w tamtą stronę. Trzeba nowego ludzika na pewno szkolić i atakujemy już tutaj, widzę to. Dajmy to i naloty, trzeba będzie wykrywać ich domki. Obóz zniszczony, to powinno trochę pomóc. Zdejmij stąd strefę. No właśnie, tutaj zaczyna się troszeczkę zbyt dużo ich tutaj, pamiętać, 21 to aż kosztuje. Musimy inwestować w wojsko w takim razie. Nie mamy innej opcji. Ty też tu już zrobiłeś, zabezpieczyłeś, to jedź sobie tutaj na przykład. To oczywiście do miasta. No i trzeba kupić tych ludzików, nie ma opcji. O, widzicie? I nie mamy więcej niebieskich, dlatego to jest o tyle tutaj, że tak powiem, trudne. Nie możemy też im dać oczywiście kontrolować tych całych do ropy, ponieważ to bardzo mocno zwiększy ich możliwości. Tutaj się naparzacie, spróbujcie pojechać tutaj. Jakieś problemy jeszcze regionalne? Nie, nie ma żadnych problemów regionalnych, dlatego myślę, że wszystko będzie można teraz dawać w wojsko. Kolejny zielony ludzik się zrobił, więc dawaj go od razu. Korupcję spróbujmy jeszcze wytępić. Jak ocenisz tę mapę? Nie wiem, Nariko, jak skończy grać, to wtedy ocenię. No właśnie, tutaj są, kurde, ten... To zielonego tam wyślemy na ten 35 logistyki aż. Właśnie, Nariko, jak skończymy tego, to wtedy się ocenia dopiero, nie w trakcie. Nie możemy dać mu tego zająć, bo jak zajmą specjalistę, to wtedy zostaną wzmocnieni. I znowu wyskoczyli tutaj. No właśnie, mają tunel, to jest ten problem. Naloty, na pewno potrzebujemy nalotów, żeby niszczyć im tego. Obozy właśnie. I cisnąć ich powoli. Dobra, tymczasem ty tutaj na pustyni. Policję trzeba będzie też na pewno kupić. Ale zanim to się stanie, wy zaatakowaliście tutaj. Tutaj możemy kolejnego specjalistę, jak powiem, do walki w gównie rozmieścić. To też na pewno weźmiemy. I właśnie, trzeba byłoby ich tutaj, że tak powiem, spróbować odciągnąć od tych tuneli. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Można jeszcze kupić to. Korupcję zmniejszamy na maksa i może więcej pieniążków, jakby się udało. Właśnie, dobra. Spróbujmy wejść tutaj. Weźcie, co gdzie się stanie. O, zniknęli totalnie. O, Coalition Withdrawal Soldiers. Właśnie, oni chcą, żeby... Chcą jednego ludzika zabrać sobie, no to zgodzimy się, niech będzie im. Jednego niech sobie tam wezmą, tego biorą stąd. To właśnie w takim rozrachunku po prostu możemy pilnować tuneli. A ty na pewno nie jedziesz tam, ty idziesz gdzieś tutaj po prostu pilnować. I musimy czekać na tunelach, czy wyjdą stąd. Ty rozwalisz miny, o właśnie wyskoczyli tutaj. I policję bierzemy właśnie, lokalna rekrutacja sił policyjnych, to na pewno nam pomoże. I tu wyskoczyli.
pole minowe zostało zniszczone i można byłoby już spróbować z nimi gadać, ale jeszcze chyba to nie jest aż tak konieczne, mi się wydaje. No i miasta, na pewno. Możemy sobie polepszyć tutaj pracę w tym, głównie tutaj szczepioneczki, pierdoleczki. Ty tam ciągle rozwijasz, pamiętajcie, że ten specjalista ciągle tu pracuje, właśnie, bo to jest obóz. A tu co? Walnęli tylko rakietą, to nie jest problem. Przydałoby się tego przyspieszyć wysyłanie dronów, bo nie nadążają. Tutaj wyskoczyli. O, i zostali zniszczeni. O, też w jaskini są, to kupmy od razu taktyki. Nie, nie stać nas na taktyki do walki w jaskiniach. Weźmy sobie, że chcemy większy budżet mieć. I spróbowałbym ich mimo wszystko tutaj jednak rozwalić jakoś. Gdyby tutaj się pojawili, to już byłoby o wiele, wiele spokojniej moim zdaniem. No do dupy. Tutaj tak, tutaj tak. O, i pojawił się ten chłop. Myślę, że można byłoby tu rozstawić te jednostki, żeby im pomóc. Ten ich zmasakrował, wracasz do jaskini i już nie mogą odmówić, więc będziemy teraz z nimi gadać o dyplomatycznych pierdołach. Jeszcze szybsze naloty, lepsze drogi, o właśnie, takie rzeczy to róbmy. Ci się stąd wycofują, wy go nieźle wspieracie, ale spróbuj tu obsadzić ten tunel, żeby przypadkiem tam nie wyskoczyli. Nowe tutaj siły lotnicze kupujemy dla naszych ziomków, żeby tam nie płakali. I udało się zniszczyć tu jaskinię, tutaj tunel został również odbity. I myślę, że nawet można byłoby spróbować ich tutaj zamknąć, bo wszystkie tunele są na razie bezpieczne. A ty ruszysz tutaj. Specjalista, też się przemieszczasz, pieniążki zaczynają wpadać. To mnie bardzo cieszy. Jeszcze więcej policji, może lepszy dron. Medyczne supply. I tutaj w ogóle, co to jest tak naprawdę? Block, peace, progress. A, widzicie, że mimo, że gadamy o, że tak powiem, pokoju, to i tak on jest praktycznie niemożliwy, niedostępny. I ostatniego ludzika szkolimy. Faktycznie właśnie, nawet nie mają gdzie uciekać, niby wbili do tego. No dobra, tutaj można ich wysłać do domu, to prawda. Relaksacja zasad co do bombardowania, plucie dalej. Ty jedziesz tu, ty jedziesz tu, tu już cały dół został zabezpieczony, patrzcie jak to dobrze idzie. Wytępimy jeszcze bardziej korupcję, kupimy to. No i to Nariko naprawdę była pierwsza, że tak powiem, przyzwoita mapa, o. Może nie była jakaś super, super odpalona, bo po prostu nie zmieniałeś nic w taktykach, ale to była naprawdę pierwsze, co ci powiem, coś, co autentycznie jest grywalne i jest spoko. Nie jest to może naprawdę jakoś super trudne, ale jakby się jeszcze, myślę, że ta mapa naprawdę ma potencjał. Nariko, naprawdę, pierwszy raz pozytywnie mnie zaskoczyłeś w tym Rebel Inku, tym. Więc widzisz, że zniszczyli mi chyba tego, nie? Bo wyskoczyli akurat w tym regionie. No, widzicie, to jest niestety jeden problem taki głupi, że jakby mimo, że byli tam moi specjaliści, to oni się pojawili na tego, nie? Na tym gównie. Zobacz na Messengera, aż się boję. To zniszczone. O właśnie, i co ciekawe, straciliśmy tego. Dawaj, nie mam z kim grać, to smutne. Ale straciliśmy specjalistę i to też nie jest jeszcze nic straconego, ponieważ na spokojnie on się na nowo pojawi. Zaraz pewnie będzie mieć decyzję tego, jak to się zwie, że będzie można go tutaj stworzyć jeszcze raz. Więc to jest nic, mówię, nic nie tego, nie płaczemy nad nim, nie? No jeśli go szybko stracimy, to trochę przypał, no nie powiem, że nie. Ale jeśli tak jak teraz, że on gdzieś tam padł praktycznie już pod sam koniec, to nie jest tego problem taki wielki. I tutaj można, właśnie, przyjmujemy deala, nic nie tracimy, koniec, pokój został podpisany. No, więc tak jak mówiłem, Nariko, faktycznie to jest pierwsza, że tak powiem, przyzwoita mapa, którą stworzyłeś. Może brakowało jej troszeczkę właśnie jakichś odpałów na lewo i prawo, ale nareszcie powiem ci, że to było, przykre, no, to było naprawdę grywalne, o, i nawet na brutalu. Może troszeczkę zbyt proste, ale na pewno ma to potencjał. Myślę, że troszeczkę zbyt dużo fortów nawaliłeś. Te blokady też nie są aż tak potrzebne, to jakbyś przemyślał o wiele bardziej, myślę, że byłoby na spokojnie o wiele, wiele lepiej, nie? Ale tak to przede wszystkim podobało mi się wreszcie właśnie, że były te trzy tunele, one naprawdę były właśnie takie, że do końca prawie gry mnie irytowały i tak miało być. No i nawet tych tutaj kilka domków, że tak powiem, rozstawiłeś, ale no mówię, mógłbyś na przykład dać, że w tych górach na przykład zasadzkę małą jeszcze albo coś takiego, nie? Coś w tym stylu. Że jeszcze można byłoby to na pewno podpracować i przede wszystkim pomyśl o taktykach. Ulepszy, no. Dobra, więc tu naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, wreszcie pierwszy raz, Nariko, udało ci się mapa. I tym samym dziękuję wam za uwagę i robimy cięciu.